słowa. Mogłoby się zdawać, iż jest to kluczowy element do opowiedzenia jakiejś historii. W końcu takie książki, jak funkcjonowałyby bez słów, bez liter? Przecież nie moglibyśmy czytać książek, gdyby po prostu były białymi kartkami. Jednak tutaj naprzeciw wychodzą media, które są jednak z natury bardziej wizualne, jak na przykład komiksy. Lubię właśnie bardzo ten typ, gdyż czyta się je wyjątkowo szybko i jest w nich coś takiego magicznego. Czujemy, że to, co czytamy, jest na swój sposób wyjątkowe. Podobnie, myślę, jest w innym medium, w którym część audiowizualna gra główne skrzypce, czyli film. W tym przypadku, jeśli chcemy stworzyć coś niemego, to reżyseria zdecydowanie musi być na najwyższym poziomie. I tak się składa, że dzisiaj pogadamy sobie o kreskówce, która moim zdaniem poradziła sobie w tym perfekcyjnie i służyć może jako przykład opowiadania niemych historii, coś co można nazwać animowanym arcydziełem, a mowa oczywiście o Primal. I zanim ktoś powie, że hola hola Vex, ale od pewnego momentu Primal nie jest taki do końca niemy, to spokojnie, przejdziemy do tego. Fabuła Primal jest bardzo prosta, nie jest w żaden sposób zawiła, jednak jednocześnie niebywale porusza odbiorcę i chwyta za serce. Bo nawet jeśli historia jest na swój sposób bardzo prosta, to jest niebywale dobrze zrealizowana i poprowadzona. Wiele odcinków trzyma widzów w napięciu i nie puszcza aż do samego końca. Historia natomiast skupia się wokół pewnego jaskiniowca, żyjącego szczęśliwie ze swoją rodziną, aż do pewnego tragicznego wydarzenia, w którym cała jego rodzina zostaje brutalnie pożarta przez dinozaury, a on nie był w stanie nic z tym zrobić. Popada więc w rozpacz, załamuje się. Jestem wręcz przekonany, że zasugerowane zostało, iż chciał nawet popełnić samobójstwo, lecz ostatecznie się na to nie decyduje. Zamiast tego rusza dalej, aż nie napotyka na swojej drodze pewnego dinozaura, na którym początkowo postanawia się zemścić, wyrzucić swój gniew za zabicie jego rodziny, pomimo faktu, że akurat ten konkretny dinozaur nie ma z nią nic wspólnego. Lecz w momencie, gdy się na niego rzuca, zauważa, iż dinozaur ten jest matką i ma dwoje małych dinozaurów. W tymże momencie poczuł, że jeśli zrobi komukolwiek z nich krzywdę, zrobi to samo, co sprawiło się jemu, że samemu stałby się takim samym potworem, więc opuszcza swoją włócznię. Jednak w momencie, gdy to robi, z oddali przybiegają inne dinozaury, prawdopodobnie nawet te same, które widzieliśmy wcześniej, i zaczynają się rzucać na mamę dinozaur i jej dzieci, a nasz bohater, bez większego namysłu, rusza im na ratunek i razem odpierają atak, jednak na ich nieszczęście nieskutecznie. W wyniku czego młode dinozaury zostały pożarte. W ten oto sposób tak kompletnie inne postacie, jaskinowca oraz krwiożerczego dinozaura, złącza los oraz te same przeżycia, ta sama strata. W wyniku czego postanawiałem od tej pory współpracować, czego początkiem jest piękna scena z końca pierwszego odcinka, w której to główny bohater dosiada owego dinozaura. Scena w moim odczuciu była bardzo emocjonalna, gdyż już tutaj teasowana była relacja dwójki naszych bohaterów, a bardziej to, w co się przemieni w trakcie trwania serialu. Choć do tego jeszcze daleka droga, gdyż ta dwójka nie do końca się z sobą początkowo dogaduje. Widać tutaj przejawy sympatii z obu stron, lecz pogodzenie natury dinozaura z naturą zwykłego człowieka to nie lada wyzwanie. I idealnie to pokazuje jeden z pierwszych odcinków, w których polowali oni na jedzenie, wręcz oni rywalizowali, bo za każdym razem, gdy główny bohater upolował, dajmy na to, jakiegoś dzika, to dinozaur od razu podjadał mu spod nosa, także dla naszego jaskiniowca nie zostawało nic. I tak za każdym razem, aż do momentu, gdy się o to nawet pokłócili i zaczęli sobą walczyć, i myślę, że to, że koniec końców się pogodzili, świadczy o poziomie ich relacji, że naprawdę można nazwać ich prawdziwymi przyjaciółmi. Nasza dwójka bohaterów często stawia czoła najróżniejszym przeszkodom oraz przeciwnikom, a niektórzy z nich są naprawdę przerażający, jak na przykład olbrzymi, obleśny pająk mieszkający na szczycie bardzo stromej i ogromnej skały, czy wybitny moim zdaniem odcinek z wirusem zombie oraz zombie dinozaurami. Jeśli ja chwalę jakikolwiek element z motywem zombie, to coś to znaczy, bo musicie wiedzieć, iż motyw ten to mój najbardziej znienawidzony wszechczasów. Słyszałem o tym odcinku często opinie, że jest to najlepsze ogranie motywu zombie w popkulturze. Nie zgodzę się niestety z tym stwierdzeniem, myślę, że byłbym w stanie znaleźć coś lepszego, lecz nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę ciekawe ogranie tego motywu, no bo kurde, zombie dinozaury są naprawdę sztos, a przede wszystkim naprawdę, ale to naprawdę przerażające. Lub ten odcinek z małpami, które posiadały jakąś dziwną ciecz, która sprawiała, że każdy, kto ją wypił, stawał się niewyobrażalnie silny i brutalny, bo tak, ta bajka jest niebywale brutalna. Łamane są kości, odcinane głowy, wyrywane flaki, ale jednocześnie zrobione jest to w taki sposób, że nie czujemy, jakoby ta brutalność była tu włożona na siłę, jak to niestety jest w przypadku większości kreskówek dla dorosłych, no bo jak to animacje dla dorosłych bez skrajnej brutalności? Nie, tutaj czujemy, iż jest to przemyślaną częścią tego świata.
Pierwszy sezon natomiast kończy się dość ciekawym plot twistem, gdyż nagle na końcu sezonu z jakiegoś powodu w mojej bajce o prehistorii pojawia się postać, która wygląda jak żywcem wyjęta ze starożytnego Egiptu, ale co? O co chodzi? Co się w ogóle dzieje? Mniej więcej tutaj kończy się pierwszy sezon i fani, którzy oglądali ten serial od początku, zostali zostawieni z bardzo dużym znakiem zapytania, na którego odpowiedź musieli trochę poczekać. I otóż tutaj wkracza drugi sezon, który wywraca cały świat kompletnie do góry nogami i miesza w głowach fanów jeszcze więcej. I znowu pozostawia ich bez żadnej odpowiedzi, bo widzicie, postać, która pojawiła się pod koniec pierwszego sezonu, była pewną niewolnicą, w której główny bohater dosyć szybko się zakochuje, jednak całość kończy się tym, iż zostaje ona ponownie porwana, przewieziona na inny kontynent, a główny bohater postanawia ruszyć jej na ratunek. I to wtedy właśnie zaczyna się prawdziwy mindfuck, bo dlaczego nagle w mojej bajce o prehistorii mamy statki wikingów, a nawet samych wikingów? Dlaczego po oceanie pływa wielki statek z cywilizacją starożytnego Egiptu? Czy to nie miała być bajka o jaskiniowcu i jego dinozaurze? Postaram się wam na to w pewien sposób odpowiedzieć, a raczej przybliżyć teorię, na którą natknąłem się w internecie. A mówi ona to, że w świecie Primal czas na każdym z kontynentów płynie inaczej, stąd na jednym mamy prehistorię, na innym wikingów, a na innym kto wie co jeszcze. Co jeśli okaże się prawdą, to byłaby to chyba najzajebistsza rzecz na świecie. Wyobraźcie sobie dwójkę naszych głównych bohaterów, wrzuconych w cyberpunkowy setting, czy cholera wie co jeszcze. Ten motyw może rozwinąć się w tak wiele interesujących stron. I szczerze, liczę właśnie, że co sezon odkrywać będziemy coraz więcej tego niesamowitego świata. Natomiast co do samego drugiego sezonu, szczerze, jest znacznie lepszy od pierwszego. Pierwszy już w moim odczuciu był wybitny, ale w końcu tutaj czujemy, że fabuła, jakakolwiek ona by nie była, idzie do przodu. Zdecydowanie moim ulubionym wątkiem tego sezonu był ten wikingów, który będąc szczerym, niebywale mnie poruszył, a w szczególności jego zakończenie. Drugi wątek, ten z Egipcjanami, już niezbyt przypadł mi do gustu i był dla mnie po prostu okej. Nie wywołał u mnie zbyt dużego wrażenia poza historią jednej postaci, która właśnie w tym momencie debiutuje. Jednak według mnie pikiem tego serialu jest odcinek 5 drugiego sezonu, który jest tak absolutnie wyrywany z kontekstu i miesza w głowie jeszcze bardziej. Bo co gdyby nagle przerwać główny wątek tego serialu i zapodać odcinek, który dzieje się w wiktoriańskiej Anglii z kompletnie nowymi bohaterami? Dodatkowo wracam do tego, co mówiłem na początku, czyli że Primal w pewnym momencie nie do końca jest taką niemą kreskówką, bo co gdyby odcinek ten był w całości przegadany? Do tej pory postacie rzucały czasami jakieś słowa, jednak były to jedynie wyjątki, a dodatkowo wypowiadane one były w niezrozumiałym dla nikogo języku. Natomiast teraz, w odcinku 5, postacie normalnie ze sobą rozmawiają po angielsku i w momencie, gdy ten odcinek się kończy, nie wracamy do tego. Nie wiemy po co to było, dlaczego to było, a Primal ponownie wraca do bycia niemą bajką. Jakby wow. Niesamowite jest dla mnie to, co też jednocześnie pokazuje moim zdaniem geniusz Tartakowskiego, że pomimo faktu, że główny bohater tego serialu nie odzywa się ani słowem, to ja jako widz wciąż doskonale zdaję sobie sprawę, jaki charakter ma ta postać oraz po prostu jakim jest człowiekiem. Doskonale potrafię zrozumieć go, nie potrzebuję słów z jego strony, aby wiedzieć co ma do powiedzenia. I tak jest z każdą postacią tego show. W sumie największe wrażenie robi dla mnie postać dinozaura, bo w końcu nawet nie jest człowiekiem, a mimo to jestem w stanie zrozumieć co ma do przekazania. Główny bohater tego serialu, muszę przyznać, jest naprawdę intrygującą postacią, a przede wszystkim tragiczną. Doświadcza niebywale dużej straty i to szczerze nie jeden raz. Ma niebywale silną wolę, co pokazuje nieraz w swoich działaniach, a także widać jak wytrwały jest w tym co robi. Myślę, że idealnie przedstawiono tutaj jego pierwotne instynkty, w końcu mimo wszystko jest prehistorycznym jaskiniowcem, jednocześnie natomiast cudownie pokazano tutaj jego także ludzką stronę, chociażby poprzez tego jak traktuje bliskie sobie osoby, w szczególności cudowny odcinek, gdy jego dinozaur został ranny, a ten bronił go przed wygłodniałymi hienami, lub cała jego relacja z Mirą oraz to, gdy starał się ją ratować. Ten serial cudownie przedstawia właśnie te relacje bohaterów. Dla mnie szczerze niesamowite jest to, że relacja dinozaura z człowiekiem, tak innymi stworzeniami, jest tak niebywale ludzka i poruszająca, a jednocześnie wiarygodna. Co jak co, ale jeśli miałbym powiedzieć jedną rzecz w Primal, którą kocham ponad wszystko, to zdecydowanie byłoby to, jak ten serial wygląda. Nie tylko pod względem animacji, ale także reżyserii czy kreacji świata przedstawionego. Zostając jednak natomiast przy animacji, serial ten wygląda tak niebywale dobrze.
To, jak płynna jest ta animacja, jak wszystkie postaci się ruszają, jak szczegółowa jest. Serial ten moim zdaniem doskonale emanuje stylistyką Tartakowskiego. Właściwie od pierwszych sekund widać, że tą kreskówkę tworzył właśnie on. Jeśli chodzi o jakieś piękne wizualnie sceny, to zdecydowanie moim faworytem jest ta, którą widzicie w tym momencie na ekranie. Dodatkowo ten serial jest idealną definicją show don't tell, a reżyseria zdecydowanie jest na najwyższym poziomie, jakim widziałem od dawna w jakiejkolwiek kreskówce. Podsumowując, Primal to zdecydowanie jedna z lepszych rzeczy, jakie widziałem od dawna. Tak więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia. Jeśli widzieliście, to podzielcie się na temat tego serialu swoją opinią. A ja życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka. I jak zawsze, łączmy się w bólu.